Życie żużlowca zazwyczaj jest bardzo szybkie i intensywne, szczególnie w normalnych czasach, gdy podróżują między kilkoma ligami, więc nie mają tak naprawdę czasu, aby po zawodach czy przed zawodami pojechać sobie zwiedzić i na spokojnie zobaczyć miasto, w którym startują. Stąd taka idea. Chcieliśmy im pokazać na spokojnie w dniu dzisiejszym, jak ten Grudziądz się prezentuje, bo jest tutaj co zwiedzać. Mieliśmy też wizytę u pana prezydenta, więc zawodnicy tak jakby tutaj się klimatyzują powoli w naszym mieście i będą przynajmniej wiedzieli, w jakim mieście startują. Poznajemy dzisiaj miasto, więc fajna sprawa, tutaj wiele ciekawych rzeczy można obejrzeć. Także w czasie wolnym mamy czas, żeby porozmawiać po zimie, jak kto się przygotowywał. Fajna atmosfera, miejmy nadzieję, że będzie dobry wynik. Z zainteresowaniem mocno słuchałem, co przewodnik mówił. Nie będę obiecywał, że będę pamiętał to długo, bo z tym akurat u mnie jest problem, ale bardzo fajnie jest się dowiedzieć czegoś nowego na temat miasta, historii miasta, dla którego się jeździ, reprezentuje, bo jakby nie patrząc, to też cząstka mojego serducha, więc fajnie wiedzieć, co tu się działo i jak to wszystko się tutaj, jak to wszystko powstawało. Chcieliśmy się spotkać tutaj pierwszy raz w tym nowym roku, bo poprzednie takie spotkanie mieliśmy jeszcze przed zakończeniem roku 2020. Spotkać się, porozmawiać, przy okazji odbyliśmy sesję do Kanału Plus. Odwiedziliśmy kilku sponsorów, podpisaliśmy nowe umowy, a dzisiaj zwiedzamy wspólnie miasto Grudziądz, pokazać chcemy tutaj nasze miasto zawodnikom, którzy nie mieli jeszcze tego okazji zrobić. Poprzednie takie zwiedzanie mieliśmy w roku 2016, więc raczej nikogo z tych zawodników już z nami tutaj nie ma. Zawsze jak wjeżdżamy do takich miast, to właśnie tylko na stadion i zawody i do domu, więc fajnie, że mogliśmy pochodzić. No tak, zaskoczył mnie, bardzo duże miasto, dużo, tak jak powiedziałem, fajnych widoków. Byliśmy na tym widokowym tutaj punkcie. Będę zdawał teraz 30 marca na 500, mam 15 lat i teraz startowałem dwa sezony na 250 w zawodach. Na 250 już jeżdżę tak z 2 lata. W poprzednim roku zdałem licencję w Lublinie. Zależało nam na tym, aby młodzi zawodnicy właśnie mieli takie pierwsze kontakty z największymi gwiazdami żużla, czyli na przykład z Nikim Pedersenem, aby Niki mógł im przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, jak wyglądały jego początki kariery, porównywał start, rozwój takiego młodego zawodnika w Danii i w Polsce. Mówił, że w Polsce mają dużo lepsze warunki do rozwoju, żeby to docenili. Przekazywał im również wiele wskazówek. A dla tych młodych zawodników, tak jak tutaj wspomniano, były to duże emocje i przeżycia, co sami zresztą po spotkaniu mówili, że nawet czuli taki lekki stresik, bo pierwszy taki kontakt z mistrzem świata osobiście, a niedługo czeka to ich przecież na torze. Wiesz, od małego miałem kontakt z żużlem i gdy on jechał zawsze na zawody, my byliśmy jeszcze bardzo mali, no to zawsze wiedzieliśmy, że gdzie jedzie i co robi, więc później mnie wsadził praktycznie na motocykl, dał nam spróbować, no i mi się spodobało, dlatego jeżdżę. You know, you need to follow the dream first of all, you know, and make sure that you have the dreams, because if you don't have the dreams, you're never gonna survive in this, you know. It's so important that you really want it badly, because if you don't want it... Dobrze było też posłuchać chłopaków, dobrze było też przekazać chłopakom swoje doświadczenia, bo nie będę też ukrywał, bo też jakby nie patrząc, uczy się każdego dnia czegoś nowego i będę się uczył najprawdopodobniej do końca swojego życia. Sam przecież, gdy zaczynałem, byłem w takiej sytuacji, tak jak on powiedział, było to bardziej dla nich duże przeżycie, tutaj porozmawiać w jednym pokoju na luź, no, z nami, z zawodnikami tutaj ligowymi, i fajnie, że im to pomogło i będziemy się starali im dać jak najwięcej tutaj swojego doświadczenia. Nie zawsze można wysłuchać zawodników, którzy już osiągali wielkie sukcesy. No a chłopaki mieli taką okazję wczoraj, więc mam nadzieję, że z tego spotkania wyniosą jak najwięcej i im się to przyda w ich karierach. Przed samym startem też rytuały są takie, że wykonuję te same ruchy sprawdzania kraników. To jest 5 razy przeważnie. Staram się nie myśleć o zawodach dzień przed, czy od samego rana, ale no też nie da się nie myśleć, więc gdzieś na to jakieś sposoby są, żeby właśnie muzyki posłuchać, wyjść na spacer z psem. Hey.
te relacje ze sponsorami trzeba jakby o nie dbać i je pielęgnować. To nie jest tak jak jeszcze 10 lat temu czy 15, że wieszało się tylko tablicę reklamową na stadionie i nie było żadnego kontaktu. Tak naprawdę dzisiaj stawiamy na te relacje, kontakty z wszystkimi sponsorami, stąd takie wizyty w siedzibach sponsorów, wizyty w normalnych czasach były sponsorów u nas, czy gale GKM-u, które odbywały się do roku 2019. To wszystko, aby te relacje z naszymi sponsorami, dzięki którym klub funkcjonuje, poszerzać i żebyśmy się lepiej poznawali szczególnie. Szkoda, że troszkę pogoda nam tutaj psuje plany, bo od jutra patrzymy, ma padać przyszły tydzień cały, więc wszystkie tory praktycznie będą ciężkie, namoknięte po tej zimie, no ale miejmy nadzieję, że słońce tutaj tak dzisiaj zawita jak najszybciej i będzie można wyjechać na tor. Już po prostu patrząc na motocykle w warsztacie, nie mogę się totalnie już doczekać tego, kiedy wsiądę na motocykl i w końcu pokręcę pierwsze kółka. Myślałem, że to już będzie w tym tygodniu. Niestety nie udało się. Warunki torowe nam nie pozwoliły w Grudziądzu wyjechać, więc czekamy. Zobaczymy, jak to wszystko teraz się potoczy i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zaczniemy trenować intensywnie już na torze.